Cześć wszystkim, tu Kadas 1, a ten następny odcinek jak zdobyć łatwym sposobem EXP. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj wam pokażę następny quest, to będzie taki bonusowy. Tu nie trzeba nic, żadnych łapeczek wbijać na ten odcinek. Quest nazywa się Trzeba pająka giganta, czyli ogólnie pająka trzeba robić. Co trzeba zrobić? Trzeba rozbić po prostu białe szkło. No to idziecie po prostu w stronę tęczy i na samą górę, bo na samą górze jest najlepiej robić, bo wtedy nie musicie robić tam wszystko na górze. I ustawiacie się na górze, wpisujecie questy, żebyście nie tracili czasu na klikanie tego papiera. I co, klikamy i robimy ten quest. To się bardzo łatwo robi, trzeba tylko dobrze trafiać. Oczywiście mój tekst się trochę buguje, bo mam takie powiedzieć niewidzialne bloczki, ale da się to przeżyć. Więc robicie to wszystko najlepiej z samej góry, żebyście później nie mieli żadnych problemów z tym robieniem questa. Tylko trzeba po prostu mieć szybkie trafienie. No nie trafienie, tylko dobrze celować myszką. I później zrobicie to bez problemu tego questa. Więc chyba dam radę przed czasem. Tylko wystarczy, że wystartujecie na samym górze. Bo już jak patrzę niektórych osób, że nie byli na samym górze, to wiecie, nie złapali tego i nie zrobili tego questa. No i tu właśnie jest jeden problem, bo nie mogę tu właśnie dosięgnąć. Właśnie o tym mówiłem. Nie wiem, czy ten jeden blok będzie mi tu przeszkadzać. Z tym, ale chyba nie. Tak mi się zdaje. Zobaczymy, czy ten jeden blok będzie... Nie, no jednak nie. Więc bez problemu udało mi się zrobić kolejnego questa. No i co? Więc został jeszcze ostatni quest, zawody, które już zaraz też będę nagrywał. Te dwie odcinki, te zawody i pająki, to będzie dla was gratisowy odcinek za to, że są święta. To z okazji to możecie na sumie zostawić łapkę w górę na zasięgu, żeby inni to zobaczyli. Możecie też oczywiście zachęcić znajomych, żeby zobaczyli moje padniki, jak się to robi. To co? Ja daję sumę teraz za odcinek ze szlamu, a później pająka i zawody. Więc serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się odcinek się spodoba, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na razie, cześć. Hej.